I witam w piątym odcinku serii Airbus A320 Family w symulatorze Flight Gear. Kontynuujemy uruchamianie tutaj naszego lotu i naszego samolotu. W poprzednim odcinku przygotowaliśmy sobie kokpit i umówiliśmy tutaj też wiele podsystemów. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy tutaj wprowadzać informacje do naszego komputera głównego zarządzania lotów i wykonamy to za pomocą tutaj tego przyrządu, który się nazywa MCDU. MCDU od Multipurpose Control Display Unit, czyli taki wielofunkcyjny wyświetlacz do kontroli różnymi tam systemami. Bo tych systemów tutaj mamy cztery, jak możemy zobaczyć. Może sobie tutaj przybliżę to najpierw. O. Pierwszym systemem, jaki tutaj możemy kontrolować i niestety jedynym w tym samolocie, bo reszta nie jest oddanych, to jest ten główny komputer wspomagający lot, czyli FMGC, Flight Management Guidance Computer. To jest jedyna opcja, w którą możemy tutaj wejść. Kolejne tutaj trzy są niestety niedostępne. Mamy napis not allowed, czyli tak zabroniono nam to tutaj to zrobić. Ale tak, jeżeli chodzi o kolejny system, to jest ACARS, to jest Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Długa nazwa. To jest takie urządzenie do komunikacji między różnymi tutaj samolotami w oparciu o takie wiadomości, drobne wiadomości tekstowe. No nie tylko też samolotami, ale także i stacjami naziemnymi. No i to funkcjonuje też za pomocą tam far radiowych. Te komunikaty są wysyłane, ale tu nie możemy w to wejść. Dwie ostatnie pozycje służą do konserwacji tutaj samolotu. Pierwsza pozycja to jest Aircraft Integrated Data System, używane, jak mówiłem, przy konserwacji i to pozwala liniom lotniczym rejestrować i monitorować tam wszelkie dostępne parametry tego samolotu, które znajdują się właśnie w magistralach tego samolotu. I tutaj Airbus też udostępnia wydrukowanie sobie raportu z tego wszystkiego. Tak, tu mamy przycisk drukuj i tu mamy drukareczkę i z tego powinien wyjść wydruk. To niestety nie jest symulowane w tym samolocie. I ostatni system także do konserwacji to jest Central Fault Display System, ale tym też tutaj nic z tym nie zrobimy. Także tutaj return też nie działa. Ale także na początek może jeszcze sobie zobaczmy tak, o co chodzi w tym tutaj całym urządzeniu i co ono tutaj prezentuje. Czyli mamy jakby podział na dwie części. Tutaj mamy górną część z ekranem oraz tutaj po bokach ekranu mamy przyciski, które są jakby przypisane, tak, mamy taką kreskę, przedłużenie, które nam pokazuje, do której linijki odwołuje się dany przycisk. Taki boczny przycisk nazywa się tutaj w Airbusie Line Select Key, czyli taki przycisk wyboru linii, tak, bo wybieramy daną linię, tak, jeżeli chcemy wykonać jakąś akcję, na przykład chcemy wybrać tą pierwszą pozycję, to wtedy klikamy tutaj ten pierwszy przycisk Line Select Key. No i mamy Line Select Key tutaj ponumerowane od 1 do 6, bo mamy całą kolumnę, to jest 6 tych przycisków i to są przyciski po lewej stronie, jak i są przyciski po prawej stronie, oczywiście też 6. No i one się tam odpowiednio nazywają Line Select Key 1 lewy, Line Select Key 1 prawy i tak dalej. I tutaj mamy kolejny szereg przycisków otwierających nam różne funkcje w tym urządzeniu MCDU, różne strony. No i jak my tutaj mamy też tutaj na dole klawisze alfanumeryczne do wprowadzania po prostu danych, jakie chcemy po prostu wprowadzić do tego komputera. Także wybierzmy sobie teraz ten pierwszy Line Select Key, żeby wejść w ten komputer zarządzania lotem. Tutaj mamy, że musimy troszkę poczekać, aż system się załaduje. Nam odpowie. OK. No i tak, najpierw powinniśmy sprawdzić, czy mamy rzeczywiście tutaj odpowiednią tak wersję Airbusa, którym sobie lecimy, czy samolot, którym lecimy. U mnie to się zgadza, jest to A320 model 271N. Dalej mamy informacje o silniku tutaj zainstalowanym w tym samolocie. U mnie to wygląda, że się jakby nie zgadza. Tak, jakby producent się zgadza, P i W, to jest właśnie ten Pratt and Whitney. Czyli producent się zgadza, ale nie zgadza mi się numer, tak? Bo tam w launcherze Flight Gear możemy zobaczyć, że ten model Pure Power to jest numerek silnika to jest 1127G,
a tu mamy 1133JM. No jak takie coś zobaczymy, nie powinniśmy lecieć, to znaczy, że są jakieś błędne dane wprowadzone w komputer, no ale tutaj nie wiem, czy to jest błąd tego symulatora, czy może jednak ten numer się zgadza, no nie wiem do końca. W każdym bądź razie tak to wygląda w tym symulatorze, w tym samolocie. I dalej mamy bazę danych punktów nawigacyjnych i jakby datę, kiedy ta baza danych była aktualizowana. I tutaj mamy datę 2017, 1 styczeń. I tu mamy opcję secondary, tak, czyli drugą wersję bazy. I ta druga wydaje się być nowsza. Tak, jest z 2 stycznia. A tu możemy sobie zmienić, ta jest z 1. No nie wiem, czy to cokolwiek tutaj zmienia, ale w prawdziwym samolocie byśmy właśnie musieli się upewnić, że mamy aktualną tutaj bazę danych. Tutaj też mamy jakieś wskaźniki co do odnośnie, tak, bo tutaj te MCDU ma jakby dwie bazy wiedzy. Pierwsza baza to jest o punktach nawigacyjnych, a druga baza wiedzy to jest baza wiedzy o samolocie. I tu też jest wersja jakby tej bazy wiedzy o samolocie. No ale tutaj zostawmy to w spokoju. Jedźmy dalej. Dalej należy kliknąć przycisk init, czyli takie dane inicjalizacyjne musimy sobie tutaj wprowadzić. Pierwszą rzeczą, jaką sobie wprowadzimy, to będzie właśnie nasze lotnisko startowe i docelowe, czyli from to. I tutaj ogólna koncepcja jest właśnie taka, że jak mamy takie krateczki, to są właśnie miejsca, które powinniśmy wypełnić. Jeżeli mamy tutaj tekst na niebiesko, to jest coś, co wypełnił komputer automatycznie, ale to też możemy sobie zmodyfikować. No ale tutaj koncepcja jest taka, że właśnie no, ustalamy sobie, co chcemy wprowadzić. Dajmy na to, że from to. Tu widzimy format, jaki powinniśmy użyć. To tutaj są oczywiście 4 znaki łamane na 4 znaki. Te 4 znaki to jest oczywiście kod ICAO danego lotniska. U mnie to będzie Warszawa, czyli EPWA i po prostu sobie piszemy na klawiaturze. Widzimy, że to, co piszemy, zawsze wprowadza się tutaj w ostatniej linijce. Teraz dajemy łamane i dajemy EPWR, czyli lotnisko docelowe. No i teraz, żeby taką daną tutaj wprowadzić, co wpisaliśmy, to używamy tutaj tego klawisza linii, tak, czyli przy tej linii mamy ten pierwszy klawisz, klikamy, informacje zostały wprowadzone. Tutaj też automatycznie nam się wypełniły dwie informacje kolejne. Pierwsza informacja to jest taki unikalny numer dla linii lotniczych, tutaj nie musimy się tym przejmować. Dalej możemy sobie wprowadzić alternatywne lotnisko. Ja sobie tam w planie, tak jak widzieliśmy w pierwszym odcinku, podałem sobie alternatywne lotnisko jako Poznań. Wprowadźmy tutaj to sobie, na przykład to było EPPO. O, nie dało mi P. Okej, mamy alternatywne lotnisko. Dalej wpisujemy numer lotu. Ja w planie lotu podałem, że to jest lot T001. No i taki sobie tu wprowadźmy. Mamy wprowadzony. Cost index to jest taki indeks kosztowy. Tutaj podajemy wartość od 1 do 999. I ogólnie polega to na tym, że im liczba będzie większa, tym jakby mniej oszczędniej będziemy lecieć. Czyli samolot też będzie leciał szybciej, będzie utrzymywał większą prędkość, ale też będzie zużywał więcej paliwa. Tutaj przeważnie podaje się wartości około 30-40. Ja sobie na przykład wbiję 40. Mamy 40, podajemy cost index 40. I kolejna pozycja to jest cruise flight level łamane na temperatura, czyli poziom lotu podczas naszego przelotu. I tutaj możemy też podać temperaturę, jaka będzie panowała na danej wysokości, na której będziemy lecieli. Jeżeli chcemy tą wysokość, możemy sobie pobrać, ale chyba tylko w Basic Weather, jak pamiętam. Tutaj było, tak, tutaj mamy właśnie temperatury. Ja będę leciał na 14 tysiącach stóp, więc tu będzie coś w okolicach, no nie wiem, ciężko powiedzieć, bo tam 10-18, coś może parę stopni na minusie. Ale jak mówiłem, nie musimy tego wpisywać, tutaj też komputer wypełni to automatycznie. My musimy bardziej podać tutaj poziom lotu, jakim będziemy lecieli. U mnie to będzie 14 tysięcy.
Aha, tak, poziom lotu podajemy bez dwóch ostatnich zer, czyli 140. Moglibyśmy też podać FL 140, ale nie musimy pisać FL, wystarczy 140. OK. No i tutaj komputer tam uznał w jakiś tam sposób, że temperatura na tej wysokości będzie minus 13 stopni. Tutaj jeszcze co do tego ekranu, mamy taką informację jak tropo. To jest informacja, na jakiej wysokości rozpoczyna się troposfera. Tutaj no, możemy to sobie zmienić jak chcemy, tak, ale nie musimy się tym w ogóle przejmować. Na przykład zobaczmy sobie, zmienię sobie na 36 tysięcy stóp oczywiście, tak, i zmieniłem tą wartość. Tu mamy ground temperature, czyli temperaturę na Ziemi, jaka obecnie teraz panuje. Ją możemy sobie też pobrać chociażby z metaru. W tej chwili mam 18 stopni, więc piszemy sobie 18. Mam 18. Tu mamy jeszcze pozycję wiatr. Wejdźmy tu sobie. I tu z kolei możemy ustawić sobie dla każdego etapu lotu, skąd wieje wiatr, jaka jest siła wiatru i na jakiej wysokości taki wiatr, tak powiedzmy, te parametry są. Mamy następną fazę, gdzie mamy teraz, tak, tu mieliśmy, dajmy prew, tak, tu mamy fazę wzbijania się, następna faza to jest cruise, czyli przelot poziomy, następna faza to jest zniżanie, następna faza, a to też jest już cruise, czyli takie mamy też fazy, żeby podawać tutaj te wiatry. To też się podaje, żeby tutaj komputer wyliczył prawidłowo zużycie paliwa. No jeżeli chcemy, możemy to tutaj podać, ale to jest dosyć ciężkie, bo mamy tutaj, owszem, możemy wejść znowuż w pogodę, nawet chyba tutaj mamy wind condition, tak, znaczy wind configuration i mamy tu pewne wysokości i mamy tu jakieś podane wiatry. No ale tutaj jest to w tej chwili wiatr dla lokalizacji w Warszawie, także ciężko tutaj będzie teraz ustalić wiatr dla lokalizacji tam przelotowych kolejnych. Oczywiście, no jeżeli chcemy, możemy te informacje uzyskać, ale no, ale zobaczmy sobie na przykład chociażby tutaj dla Warszawy, wprowadźmy sobie pewne informacje. Także podajmy sobie tutaj ten poziom lotu 50, to będzie tak kurs wiatru 262 łamane na prędkość 11 i łamane na poziom lotu 50, już nie pamiętam w jakim formacie się to pisało. Może trzeba podać FL 50. Tak, mamy teraz podany i możemy uzupełnić tutaj drugą pozycję. Tak, 50 to jest 5000, teraz możemy podać jaki jest wiatr na wysokości 10 tysięcy, czyli piszemy dalej 2, 6, 4. To jest 100 i łamane na, tutaj trzycyfrowo podajemy 0,16 łamane na wysokość lotu, poziom lotu FL 100 i podajemy kolejną wysokość. No i tak dalej, możemy tu podawać dalej, jeżeli jest OK, tu możemy dać anuluj, a tu możemy dać update, czyli wprowadź te informacje. I te informacje zostały wprowadzone. Tutaj normalnie też pilot może uzupełnić te dane automatycznie, klikając przycisk Wind Request. My to mamy niedostępne. I wtedy jakby komputer zapyta się automatycznie o te wszystkie dane związane z wiatrem i uzupełni tutaj te pozycje automatycznie dla naszego przelotu. Dobrze, zostawmy to sobie. Już tutaj nie będę więcej podawał tych informacji o wietrze. Dajmy tu clear. Tak, to też właśnie nie powiedziałem, tak, clear po prostu to jest jak backspace, czyli usuń ostatni znak, albo w ogóle usuń, tak, jak nic nie ma, to jest clear, musimy dać jeszcze raz clear, żeby tutaj wszystko wyczyścić. OK. Kolejną rzecz, jaką tutaj sobie zrobimy, to jest IRS init. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie, co to są właśnie ADIRSy i że IR odpowiada, tak, w jednym ADIRSie znajduje się też układ IR i ten układ IR odpowiada za różne tam dane odnośnie pozycji samolotu, kursu, wysokości, trajektorii tam lotu.
I tutaj mamy informację właśnie, jak tutaj ten poszczególny IR, IRS 1, 2 i 3, jak tutaj został wyrównany do GPS-a. I tu mamy współrzędne geograficzne referencyjne, no, u góry, tak, lat i long, czyli szerokość i długość geograficzna. No i tym punktem referencyjnym jest po prostu Warszawa, znaczy lotnisko w Warszawie. I tu widzimy współrzędne, jakie mamy. A na dole mamy naszą pozycję GPS position. W sumie, jeżeli coś się niby nie zgadzało, albo bardzo nie zgadzało, tutaj widzimy, że to się nie pokrywa identycznie, to możemy sobie to jeszcze zmodyfikować. Tutaj klikamy na przykład przycisk ten pierwszy przy szerokości geograficznej Warszawy i pokazują nam się tutaj strzałki góra-dół. Teraz możemy tymi strzałkami sobie tutaj zmienić pozycję. Na przykład ustawić dokładnie taką samą, jaką mamy tutaj, jaką wykrył nasz GPS. Tak, teraz mamy 10, 1, 2, 3 i 5, tak? I mamy teraz na przykład identycznie jak nasza lokalizacja. Ale ja sobie wrócę jak było, nie będę tego modyfikował. Tak, teraz znamy, że to jest Warszawa. Tutaj nie możemy tego zmieniać. Tak, tak samo możemy zrobić z długością geograficzną. Też możemy ją dostroić na przykład do naszej pozycji tutaj, jaką GPS wykrył. Jeżeli wszystko się zgadza, jeżeli wszystko sobie ustawiliśmy prawidłowo, jeżeli tutaj też te wyrównania IRS-ów do GPS-a są prawidłowe, to po prostu potwierdzamy align on ref. I jeszcze potwierdzamy, confirm, OK. No i jakby IRS-y mamy wyrównane i potwierdzone. Teraz jak wejdziemy sobie w plan lotu, tutaj mamy przycisk FPLN, czyli właśnie flight plan. Widzimy w tej chwili na naszym planie lotu, że mamy dwa punkty. Jest to lotnisko startowe i lotnisko docelowe. No i tu ogólnie mamy trzy kolumny na tym widoku pokazane. To jest trochę dużo różnych informacji, które trochę zaciemniają obraz. Ale najpierw mamy kolumnę from. To jest jakby każdy punkt na naszej trasie. W tej chwili mamy tylko dwa, lotnisko startowe i docelowe. Dalej mamy time, czyli czas dotarcia do danego punktu licząc od startu. I trzecia kolumna to są ograniczenia dla danego punktu. Mamy dwa rodzaje ograniczeń, ograniczenia co do prędkości lotu i ograniczenia co do wysokości, w tym wypadku wysokości minimalnej, na jakiej powinniśmy lecieć. Czyli poniżej danej wysokości, jeżeli tutaj będziemy mieli podaną wysokość, nie powinniśmy schodzić. No po prostu ze względów bezpieczeństwa, ponieważ tam mogą być na przykład jakieś podwyższenia terenu, czy jakieś inne przeszkody. Tak, czyli tutaj mamy constraints, czyli ograniczenia i tutaj możemy też strzałkami się przewijać, ale tutaj nie możemy się przewijać, o tutaj możemy góra-dół, ale tu więcej nic nie ma, tak. I teraz zobaczmy sobie, jak działa załadowanie planu lotu. Tutaj właśnie możemy kliknąć sobie w menu nasz komputer i wybrać załaduj plan lotu. Tutaj widzimy, że możemy załadować plany lotu z dwóch rozszerzeń, GPX i rozszerzenie z FlightGeara, FGFP. My właśnie w odcinku pierwszym przygotowaliśmy sobie już ten plan lotu FGFP. Tutaj mamy pewne uwagi, które są dosyć istotne, żeby ten plan lotu się załadował prawidłowo. Czyli musimy sobie ustawić nasze lotnisko startowe i docelowe tutaj w MCDU na stronie init A. To jest to init A, bo to jest jeszcze druga strona init, której sobie zajrzymy zaraz później. I to jest init A i tu musimy sobie właśnie wprowadzić te same lotniska, które mamy w planie lotu. U mnie się to zgadza. No i drugi punkt jest to, że w naszym pliku z planem lotu musimy mieć właśnie te same lotniska, co tutaj wprowadzone. I punkt trzeci nas informuje, że jeżeli mamy w planie lotu zawarte SID-y i stary, to nie będziemy mogli ich modyfikować tutaj za pomocą MCDU. Mamy też informację, że jeżeli używamy tutaj, jeżeli mamy subskrypcję z Navigraph, to tutaj zalecane jest wczytywanie planu lotu bezpośrednio z MCDU zamiast tutaj z tego okna załaduj plan lotu. Ale jak tutaj załadować plan lotu z MCDU z Navigraph, tego nie wiem, bo też nie subskrybuję Navigrapha. Dlatego dajmy sobie tutaj load flight plan. No i tutaj w moje dokumenty FlightGear zapisałem sobie mój plan lotu. No i załadujmy to sobie. Przejdźmy do planu lotu. I tak, widzimy, że mamy nasze punkty, tylko tu jest jeden fail. Nie ma naszych lotnisk.
Tak, czyli znikły nam lotniska startowe i docelowe, mamy tylko punkty na trasie. A to też dlatego, że w planie lotu nasze tam waypointy nie były oznaczone jako lotniska, tylko jako właśnie punkty, były tylko punkty przelotowe. No i niestety jest to dla mnie błąd, nie ma tutaj lotnisk. Musielibyśmy sobie zrobić też tak, znaczy moglibyśmy zrobić też tak, że moglibyśmy sobie ręcznie tutaj dopisać lotniska, ale to też nie działa dobrze, ja to już sprawdzałem. Możemy na przykład, no dobrze, dopiszmy sobie na przykład Warszawę, czyli wejdźmy sobie w ten pierwszy punkt. Tu mamy next waypoint. No dobrze, napiszmy, że next waypoint będzie EPWA. Zatwierdźmy to sobie. I tu mamy punkt UMTOR. Ja go usunę. OK, potwierdźmy. Teraz do tego, za tym dopiszmy UMTOR. Dajmy jako next waypoint za właśnie EPWA. Potwierdźmy. Poczyśćmy tutaj te puste linie, czyli clear i klikamy tutaj. Tak, tu jest brak kontynuacji planu lotu, trzeba to usunąć. No i teraz jakby mamy, no nasz punkt przynajmniej Warszawa, nie mamy jeszcze Wrocławia, ale Warszawa jest. No ale niestety jest kolejny problem, jeżeli teraz wybierzemy sobie Warszawę, żeby ustawić sobie, że to jest nasze lotnisko, tak, startowe. Departure, klikamy. Wybieramy, na przykład, z którego pasa chcemy startować. Dobrze, 29 na razie i na przykład teraz możemy wybrać sobie seat, czyli naszą ścieżkę odlotu. Wybiorę na razie tutaj coś i dam no trans, nie mamy trans, ok. I zostało to wybrane, ok. Nie no, wygląda dziwnie, bo no nie, dobrze, są te punkty. Nie, no właśnie nie wygląda prawidłowo, bo mamy znowu EPWA, tak? Stworzył nam się punkt EPWA. Jeżeli sobie zobaczymy to, tak, jeżeli zobaczymy sobie tutaj na tym wyświetlaczu nasz plan lotu, to mamy tutaj niezłą sieczkę. Dlatego, że no został dodatkowo dodany punkt, tak, startujemy z Warszawa, później mamy ścieżkę właśnie seat, która mówi, jak mamy wylecieć z tej Warszawy, a później znowu mamy punkt Warszawa, czyli tworzy nam się znowu ścieżka z tego seeda wylotowego do Warszawy z powrotem, a później do kolejnego punktu, no i jest straszny bałagan z tym. Dlatego tutaj tworzenie planu lotu z launchera Flight Geara niestety nie jest wygodne, ale możemy to naprawić. Jeżeli chcemy dalej korzystać z tego planu lotu stworzonego w pliku, możemy ten plik trochę naprawić i wtedy nam się wczyta plan lotu prawidłowo. No i tutaj wejdźmy sobie do tego pliku z naszym planem lotu i go edytujmy. Tak, i tutaj problem jest taki, że pierwszym punktem jest UMTOR, a nie Warszawa. A ostatnim nie jest Wrocław, tylko właśnie nasz punkt na trasie. I to należy naprawić w ten sposób, żeby właśnie sobie wkleić te punkty nawigacyjne związane z lotniskami startowymi i docelowymi. I tutaj sobie przygotowałem już, co trzeba wkleić. To na przykład dla, tak, tworzymy sobie pierwszy punkt jako EPWA. Tu możemy sobie podać na razie jakiś pas startowy, na razie nie jest to istotne. Możemy to jeszcze zmienić, ale tu sobie podajemy, że na przykład 29. I tworzymy sobie jeszcze ostatni punkt jako właśnie Wrocław. I tu też sobie wkleję to, co sobie przygotowałem, czyli punkt jako Wrocław, jako końcowy. Też podajemy tutaj pas 30. Pas, na którym będziemy lądowali. I żeby to jeszcze naprawić, musimy poprawić numerację. Czyli te N równa się i numerek. Tak, pierwszego nie numerujemy, numerujemy od drugiego. Tu będzie pierwszy, tu będzie drugi, tu będzie trzeci, tu będzie czwarty, piąty i szósty.
No i zapiszmy to sobie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli teraz to wczytam. To jest kolejny problem. Jeżeli już wczytaliśmy plan lotu, to on go nie nadpisze. Musimy jeszcze raz zrobić tutaj na stronie init. Jakby wpisać jeszcze raz kody lotniska, tak jakbyśmy je zmienili. E, P, W, A, łamane na E, P, W, R. OK, wprowadzamy raz jeszcze. I teraz jak przejdziemy na plan lotu, OK, mamy jakby plan lotu wyczyszczony, czyli znowu mamy nasze lotniska, punkt startowy, początek i końcowy. I wczytajmy teraz jeszcze raz plan lotu. OK, wybieramy nasz pliczek, load. OK, coś się nie załadowuje, coś jest źle zrobione. Edytujmy to jeszcze raz. Ja tutaj popełniłem chyba jakąś literówkę. Tak, tu jest tak zamykający. Tu musimy otworzyć tak, WP 6. OK. Tu mam dwa zamykające. No dobra, teraz jest dobrze. Teraz powinno być dobrze. Załadujmy jeszcze raz. OK. I teraz właśnie dopiero widzimy, że mamy tak, Warszawę, start z pasa 24 i kolejne punkty, po których będziemy lecieć. I mamy też Wrocław, pas 30. Także wszystko jest. Oczywiście jeszcze nie ma seedów starów, bo teraz trzeba to sobie ręcznie wybrać. No ale teraz widzimy, że ten plan lotu może jakoś lepiej wygląda. Tu sobie przekręćmy na plan. To pokrętło powoduje, że mamy ustawienie takie, że mamy zawsze północ wskazywaną tutaj do góry. I możemy sobie przejrzeć nasz plan lotu. Tak, jesteśmy w Warszawie. O, to jest końcówka. I teraz jest UMTUR. Pepen, Xarux, LDZ, Łódź, Miska i zaraz jest Wrocław, lądowanie na Wrocław. Także ten plan już jest lepiej, ale jeszcze nie jest dobrze. OK, możemy to sobie jeszcze poprawić. Tutaj właśnie klikamy sobie na nasze lotnisko. Tak jak to robiłem wcześniej. Wybieramy, że to będzie lotnisko, z którego startujemy. Wybieramy pas, z którego chcemy startować. No ale tutaj pas, z którego będziemy startować, no powinniśmy albo odsłuchać ATIS, albo połączyć się tutaj właśnie z wieżą kontroli lotów, czy to Ground, czy Clearance. Ja mogę dać na razie Clearance. I możemy się upewnić tutaj, na którym pasie powinniśmy, z którego pasa powinniśmy wystartować. Sierra Papa Romeo Oscar Mike taxi to holding point runway 11, contact tower at 118.30 when ready. Tak, tutaj mamy, że z pasa 11 powinienem teraz wystartować. Tu od razu mi już dało, żebym kołował trochę za szybko, ale może dlatego, że już się komunikowałem wcześniej i tak teraz ten spoken ATC uznał, że już chcę kołować. No ale nieważne, ważne, że wiemy, z którego pasa powinniśmy startować wedle ATC. Oczywiście na multiplier powinniśmy dostać też informacje od człowieka, z którego pasa powinniśmy startować. Ewentualnie możemy sprawdzić pogodę. Możemy zobaczyć, jaki jest kierunek wiatru. No ale u nas jest zmienny w tej chwili kierunek wiatru, więc się nie dowiemy. No ale dobrze, tutaj nam podano, że 11, więc wybieramy pas 11. I tutaj mamy SID-y. Możemy sobie właśnie wybrać ścieżki, którymi chcemy odlecieć z Warszawy. I te SID-y tutaj mam dzięki temu, że właśnie sobie wcześniej w odcinku pierwszym to pokazywałem. Załadowaliśmy sobie, oczywiście w odcinku pierwszym dotyczącym Airbusa, tam sobie załadowaliśmy specjalnie scenerię, w której były wszystkie tam SID-y i stary, no może nie wszystkie, ale część SID-ów i starów do jakichś tam lotnisk. No i między innymi była tam też Warszawa i mamy teraz SID-y z Warszawy. One są i tak, które przestarzałe, ale ja latam teraz offline, więc tutaj przynajmniej dzięki temu, że wgrałem sobie te dane ściągnięte tam z GitHuba, to te SID-y tutaj jakieś są. Jeżeli domyślnie nie wgralibyśmy tych SID-ów, to
mielibyśmy tylko jedną pozycję no seed, no i wtedy musielibyśmy wybrać tą pozycję no seed, czyli bez seedu, odlot. Ja tutaj wybiorę jeden z seedów. Zobaczmy sobie jeszcze mapę i punkty. I tutaj te seedy odpowiadają nazwom punktów nawigacyjnych. Tutaj włączyłem sobie fixes i tu widzimy punkt nazwany Dedol. No i na przykład ten pierwszy seed odnosi się do tego, że on nas wyprowadzi tak z tego lotniska, jak wystartujemy, wyprowadzi nas tutaj na Dedol. Także należy też to mieć na uwadze, jeżeli wybieramy jakiegoś seeda. Tutaj czasami no, trzeba trochę poszukać tych punktów, jeżeli operujemy tylko tak na mapie. Także jak widzimy, zostaniemy tutaj wyprowadzeni już całkiem daleko poza Warszawę. Tutaj mam dosyć krótki lot, więc będę już całkiem blisko Wrocławia, jak tutaj wylecę z tego seeda. Ale dobrze, wybiorę sobie ten Dedol 2A. Tutaj mamy transition, nie mamy transition, więc potwierdzamy, że bez transition. Transition none, ok. Tu wracamy do planu i mamy tutaj już wybrany nasz seed. Musimy to jeszcze tutaj potwierdzić. Jeżeli nie chcemy, pomyliliśmy się, to możemy kliknąć tutaj, żeby to wymazać. A ja potwierdzę. Tutaj niestety na tej mapie nie widać naszej trasy. Znaczy widać, ale jest tylko Wrocław-Warszawa bezpośrednio. Ale tutaj na tym display navigation widzimy, jak to teraz wygląda. Widzimy tu, przez jakie punkty tutaj będziemy lecieli. No i niestety wybranie tutaj tego seeda trochę nam chyba napsuło nasz plan, który sobie przygotowaliśmy wcześniej w launcherze. Bo tu z kolei tak wyprowadzamy się gdzieś tam daleko na ten punkt, o tutaj Dedol. A później wracamy do pobliskiego punktu UMTOR. I to nie wygląda fajnie, tak? Dlatego musimy sobie tego UMTORa usunąć. Także tutaj przeskrolujmy się. Jest nasz punkt UMTOR. Możemy jeszcze sobie go dać jako pierwszego, żeby mieć potwierdzenie, tak, że on jest na środku wtedy, UMTOR. No i dajemy tutaj clear i klikamy, jak jest clear, to klikamy na nasz punkt nawigacyjny UMTOR. Potwierdzamy. Teraz mamy plan lotu przerwany. Tak, i to trzeba naprawić też, usuwając tą linię przerwania. OK. No wygląda trochę lepiej. Teraz z kolei znowu mocno nawracamy tutaj do punktu Pepen. Więc usuńmy sobie teraz też ten punkt Pepen. Tak, punkt został usunięty. Już jest lepiej, nie ma też takiego ostrego kąta przy nawracaniu. Ale jeszcze sobie usunę ten Ksaur. No i tak można dojść do tego, że usuniemy sobie niemalże wszystkie punkty, jakie sobie stworzyliśmy w launcherze, w tym planie lotu. Dlatego też może lepiej jest zawsze tworzyć też plan lotu bezpośrednio tutaj w MCDU, bez tam używania tych opcji wczytywania z pliku. No ale to też jak kto woli. Także tak wygląda teraz nasz plan lotu. Tu mamy w miarę fajne wyjście seedem na Dedol, następnie troszkę jeszcze ostry zakręt na LDZ, na Łódź. I dalej mamy bezpośrednio Miska i prawdopodobnie ten punkt też będzie do usunięcia, bo on jest bardzo blisko już Wrocławia. No niestety ten plan lotu z launchera, on tylko bierze pobliskie punkty, najbliższe punkty gdzieś tam blisko lotnisk, nie uwzględnia seedów i starów i stąd są takie trochę tutaj problemy. Także wybiorę sobie teraz tutaj Wrocław, EPWR i dajemy, że to jest Arrival, czyli tak lotnisko, na które przylecimy. Tu sobie wybieramy, jak chcemy podejść do lądowania. Mamy tylko opcję na PAS 30 i ILS 30 albo NDB 30.
Ja wybiorę sobie ILS 30. Tu niestety na Wrocław nie mamy starów, no trudno. Dajemy no star. Tu już nam się wypełniło automatycznie. Dobrze, dajemy powrót. I potwierdzamy tutaj jeszcze naszą zmianę. Widzimy teraz, jak to wygląda. Jest tutaj troszkę sieczka. Tutaj chciałem jeszcze pokrętło dać, zbliżyć to. O. Tak, tutaj nie fajnie to wygląda. Lecimy na Wrocław. Następnie będziemy tu wykręcać bardzo mocno do tego punktu. I tu jeszcze taka łezka, żeby znowu ustawić się na oś pasa. Bo tu oczywiście samolot będzie leciał z dużą prędkością, dlatego potrzebuję takiej łezki, żeby móc tu się wyrobić w zakręcie i tutaj tak wykręcić na oś pasa. I to wygląda bardzo źle według mnie, bo nie wiem, czy tu będziemy to widzieć, chyba nie, niestety. Nie wiem, czemu ta mapa nie aktualizuje, szkoda, że nie aktualizuje też naszej trasy. Mogłaby to robić, byłoby przyjemniej tutaj to widzieć. W każdym bądź razie możemy zobaczyć, że tak, punkt miska, tu jest ta miska. Tak, czyli lecimy gdzieś mniej więcej na ten punkt. Następnie gdzieś tutaj będziemy wykręcali z powrotem i tutaj. Tu będziemy bardzo blisko już lotniska i to jest właśnie niefajne, dlatego musimy to zmodyfikować. Jeżeli będziemy tak blisko lotniska, to możemy nie zdążyć się ustabilizować na ILS-ie. Fajnie jest sobie będzie podejść właśnie tutaj z tego punktu, już być właśnie na osi pasa i się ustabilizować i przechwycić ILS-a. Do tego to sobie zmodyfikujemy. Czyli po pierwsze to ten punkt miska wylatuje, także kolejny punkt z naszego planu lotu stworzonego z pliku wylatuje. Tu usuńmy sobie jeszcze tę pustą linię i potwierdźmy. Już jest o tyle lepiej, że nie robimy tutaj takiej łezki przy wejściu jeszcze na oś pasa. Tutaj już samolot powinien wykręcić, ale tak czy siak będziemy bardzo blisko lotniska. Dlatego dodajmy sobie nowe punkty. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. A, tu jest ta łódź, dobra. I tu już po łodzi mamy jakby pierwszy punkt na final approach, więc wróćmy do łodzi. Tu jest łódź. I po tej łodzi ustawmy się na jakiś inny punkt. Ja się tu ustawię na przykład na punkt ten Nimom sobie wybiorę. Więc wpiszmy sobie, może najpierw wybierzmy sobie łódź. I tu wpiszemy sobie next waypoint i to będzie Nimom, czyli piszemy Nimom. OK, mamy wpisane, więc dajemy next waypoint i klikamy ten przycisk. I nam się tu zmieniło, wprowadziło się Nimom, ale wprowadźmy sobie jeszcze, żeby być dobrze ustawionym w oś pasa, wprowadźmy sobie ten drugi punkt jako Suput, który już nas ustawi tak na osi pasa. Więc piszemy sobie teraz tutaj Suput. Nie musimy dawać teraz punktu, bo możemy tutaj kliknąć wtedy w tą linię, która nam rozdziela plan lotu. Możemy wpisać teraz po prostu Suput. I klikamy teraz tutaj w ten Flight Plane Discontinuity. OK. I mamy też Suput. Dajmy teraz, potwierdźmy teraz plan. Jeszcze Clear i usuńmy tą linię. Dobrze. Plan jest teraz ciągły i przejrzyjmy to sobie. Dobrze, się cofam do Warszawy, czyli tutaj Warszawa jest OK. Tutaj na ten dedol jest ostry zakręt na tą łódź i no, cofam się tutaj łódź, Nimom, jest już dobrze i jest Suput, tak, czy jesteśmy tutaj i już mamy tutaj prostą na final do lądowania, bardzo fajnie. Co prawda trochę kręta ta trasa przez tą łódź jeszcze, chyba ją usunę też. Tak, mamy niezłe zygzaki. No ten łódź jest zbędna. Możemy po prostu lecieć tutaj na dedol.
i już bezpośrednio tutaj. No ale dobrze, ja sobie to zostawię, to niech mi się ta trasa trochę wydłuży. Zobaczymy tutaj też, jak tutaj samolot będzie wchodził w zakręty. Dobrze, także można powiedzieć, że mamy wprowadzony nasz plan lotu. Tutaj no dużo rzeczy nie omówiłem, jak właśnie tutaj możemy wejść jeszcze w każdy taki punkt. Dajmy sobie ten suput. Tu mamy też do wyboru drogi lotnicze, przez jakie będziemy przelatywać. Ja tutaj tego nie pokazałem, że takie coś można wprowadzać, no ale tu teraz się wpisuje tak, że tak na Suput przez drogę taką i taką. Tutaj, żeby wrócić do plan lotu. Tutaj też możemy właśnie wpisać sami ograniczenia co do prędkości i wysokości. Tutaj widzimy, że komputer sam nam wprowadził też pewne ograniczenia co do wysokości. I tu pewnie mamy więcej ograniczeń, tak, co do Wrocławia. Tutaj już podejścia końcowego, że powinniśmy być, o tutaj mamy na przykład minimalną wysokość w tym punkcie i w 30 powinna być 2300 stóp. To jest wysokość nad poziomem morza. Ograniczeń prędkości w sumie nie mamy. Ale możemy też wprowadzić na przykład, żeby to było tak, jeżeli chcemy jakieś tutaj ograniczenie, też to możemy wprowadzić na przykład, no dajmy sobie 200. Tylko jestem ciekaw, czy trzeba też wprowadzić wysokość wtedy. Nie, wystarczy 200, no. I mamy też właśnie ograniczenie co do prędkości. Żeby to 200 teraz wycofać, to ja sobie usunę tą informację w ten sposób i dopiszę tylko łamane to, co było 2300. Sama wysokość. Dobra. Teraz przechodzimy tutaj dalej do kolejnych operacji związanych z MCDU. Wracamy na stronę init. Tak, ponieważ mamy już nasz plan lotu, komputer wie, jak będziemy lecieć. Wracamy tutaj na init i tu mamy strzałki, które nam mówią, że mamy jeszcze drugą stronę. Jest to init B. To jest init B. I tutaj widzimy, że musimy wprowadzić pewne informacje tutaj zawarte w tych blokach zaznaczonych kolorem bursztynowym. I tak najpierw mamy ZFW łamane na ZFWCG. Cóż to jest? ZFW to jest oczywiście Zero Fuel Weight, czyli zerowa masa samolotu bez paliwa. Żeby tutaj się dowiedzieć, jaka to jest masa, to możemy oczywiście przypisać tą wartość no, tutaj stąd. Ale nie musimy tego przepisywać, możemy tu po prostu kliknąć. Źle powiedziałem, nie stąd, to jest maksymalna zerowa masa paliwa. A to jest nasza aktualna zerowa masa paliwa. Czyli to jest inaczej mówiąc nasz gross weight, czyli całościowa masa minus masa paliwa. No jeżeli widzimy tutaj naszą całościową masę, jest to 122 tysiące. Jeżeli odejmiemy od tego te 11 900, no to uzyskamy wtedy 110 tysięcy, tam 300 około. Tutaj właśnie komputer wprowadza to, tak, ta wartość jest podzielona na 1000, czyli tu jest po prostu, trzeba to czytać, że to są tysiące, 110 tysięcy. Kolejna wartość tutaj to jest środek ciężkości dla też zerowej masy samolotu. I tutaj domyślnie już to mieliśmy podane jako 25. Oczywiście też to możemy podać, wtedy podajemy tą wartość 110.3 łamane na naszą nową wartość, albo po prostu wpisujemy łamane od razu i to wartość. Ale ja tu nie będę tego zmieniał, domyślnie jest 25 i to jest OK. Dalej mamy do wprowadzenia coś takiego jak blok. Blok oznacza po prostu całkowitą ilość paliwa, jaką zabieramy w naszą podróż. No i tutaj mamy tą wartość naszego paliwa, ale też nie musimy jej przepisywać, moglibyśmy ręcznie ją wpisać, ale tutaj wystarczy rzeczywiście też tylko kliknąć ten klawisz i komputer automatycznie nam tutaj wprowadził tą wartość jako 12 tysięcy. No zaokrąglił trochę, tak, bo tu mamy 11 900, więc już zaokrąglił do 12. No i komputer przeliczył nam tutaj wszystkie informacje dotyczące paliwa. I tak, pierwsza informacja taxi to jest ile paliwa będziemy potrzebowali na kołowanie. Tutaj przyjął, że będzie to 0,4. Tutaj mamy trip i time, czyli mamy tutaj ilość paliwa potrzebną do przelotu.
jest to 3,6, czyli 3600 funtów paliwa. Przelot został obliczony na 43 minuty. Tak, pierwsza wartość to są godziny i dwie kolejne cyfry to są minuty. Tutaj warto też zaznaczyć, że te niebieskie wartości możemy modyfikować wciąż. Możemy sobie na przykład uznać, że chcemy inną ilość paliwa do kołowania. Możemy tą wartość wprowadzić. Dajmy na przykład 0,5. Tak, i znowu przelicza. Tak, i teraz przeliczył z taką wartością. No i okej, okay, trip 3,6, 43 minuty. Jedźmy dalej. Tutaj mamy pewną rezerwową ilość paliwa. Tutaj mamy 200 łamane na 5000. Dalej mamy ilość paliwa potrzebną, żeby dolecieć do lotniska zapasowego. W tym wypadku u mnie jest to Poznań. Ja sobie to wpisałem. Tak, EPPO sobie wpisałem jako alternative. I tutaj też możemy podać, ile potrzebujemy tam paliwa. No dajmy sobie, że będzie to 1,0. Wpiszmy sobie jakąś wartość. Czyli 1000 funtów paliwa. I tutaj też komputer wyliczył, że będziemy potrzebowali 14 minut. I dalej mamy final. Tutaj jest ilość paliwa, jaka nam zostanie, ale uwzględniając też nasze lotnisko alternatywne, czyli powinno nam zostać 2000 funtów paliwa po wylądowaniu na lotnisku w Poznaniu, nie we Wrocławiu. A tu mamy minimalną ilość paliwa, jaka nam zostanie na pokładzie. To jest 3000 funtów. Można powiedzieć, że to jest suma tego alternative 1 i final 2. Daje nam sumę 3. Czyli to minimalna to jakby oznacza, że tyle paliwa nam zostanie, jeżeli jednak wyląduje planowo we Wrocławiu, a nie w Poznaniu. Tak? Więc tutaj tak jest to minimalna ilość paliwa, minimum jakie nam zostanie. Tutaj po prawej kolejne informacje. Tutaj mamy take off weight, czyli nasza waga startowa samolotu. Ta informacja nam się zaraz przyda przy wpisywaniu prędkości V1, VR, V2. Czyli nasza masa to będzie 121 tysięcy funtów. Tu mamy naszą masę lądowania i nasza masa do lądowania to będzie 113 tysięcy funtów. Możemy tu też się upewnić, że nie przekraczamy tutaj maksymalnej masy do lądowania, która wynosi 148 tysięcy. My mamy 113 tysięcy, jest OK. Tak samo możemy sprawdzić, czy nie przekraczamy masy startowej. Oczywiście nie przekraczamy. Jest OK. Tutaj możemy też podać wiatr, jaki będzie wiał tutaj podczas podróży. To należy zrobić, jeżeli nie podaliśmy sobie wiatrów tutaj w wind na stronie A. Tak, jeżeli tutaj nie podaliśmy sobie wiatrów, no ja w sumie nie podałem, bo nie podałem tutaj dla kursu. Dla zniżania podałem tylko tam dwie pozycje do wzbijania. Także wtedy możemy podać sobie tutaj ogólny taki kierunek wiatru, jaki jest taki, nie wiem, średni ogólny dla całej tutaj podróży. Jeżeli to zrobimy, to rzeczywiście zauważymy, że zmieni nam się tutaj trochę na przykład konsumpcja paliwa. Ja to zostawię na razie w spokoju. I mamy tutaj ekstra paliwo, jakie nam zostaje. Czyli jeszcze mi zostaje dodatkowo 4,7, czyli 4700 funtów paliwa i to będę miał nawet zapas na godzinę lotu, godzinę i 8 minut. Zobaczmy sobie, z czego wynika ta wartość, tak? Jest to oczywiście nasze całościowe paliwo, czyli dajmy sobie 12 minus i kolejne te wartości, czyli minus 0,5, minus 3,6. Minus 0,2, minus 1 i minus 2. Tak i finalnie zostaje 4,7. Tutaj nie dajemy jeszcze tego minus 3, bo to tyle nam właśnie tak zostanie, więc tego nie odejmujemy dodatkowo. No i mamy tutaj ekstra paliwo, że nam zostało 4,7. I kolejna strona, jaką tutaj musimy wypełnić, to jest tutaj klikamy na PERF. Od performance. I tutaj musimy wypełnić pewne informacje co do startu. Tu mamy stronę takeoff, runway 11 w Warszawie.
Tu musimy podać prędkości V1, VR, V2. V1 jest to prędkość decyzji o starcie, czyli po przekroczeniu tej prędkości musimy wystartować, nie możemy zaniechać startu. Jeżeli jeszcze nie przekroczymy tej prędkości, to wtedy jeszcze możemy zaniechać start, czyli na przykład jak wykryjemy, że jest uszkodzony silnik, a nie osiągnęliśmy V1, to możemy odciąć ciąg i hamować, ale jeżeli już przekroczymy tą prędkość i nawet jak mamy uszkodzony silnik, to musimy startować. VR to jest prędkość rotacji, czyli podniesienia pierwszego kółka, czyli to wtedy przy tej prędkości po prostu podnosimy samolot. I V2 jest to prędkość już bezpieczna, którą tutaj osiągamy podczas lotu i te wszystkie tutaj prędkości musimy podać. Oczywiście obliczenie tych prędkości jest dosyć skomplikowane, dlatego że to wynika z wielu czynników, jak chociażby nastaw klap, długość pasa startowego, nasz ciężar, tak, czyli nasza masa startowa. Tutaj jeszcze dochodzi nam coś takiego jak temperatura flex, o której też zaraz sobie powiemy. Oczywiście też dochodzi wysokość, elewacja lotniska, pogoda, czy jest sucho, czy jest mokro. Także to jest mnóstwo czynników do tego, raczej tutaj nam samym będzie ciężko to wszystko wyliczyć, ale gdy mamy doświadczenie, już nie musimy tego liczyć, możemy to mniej więcej też sobie wpisywać, że tak powiem, na oko. Ale zanim wprowadzimy te wartości prędkości, piszmy sobie tutaj potrzebne inne wartości. Pierwsza jest to shift, tego nie będę wpisywał, ale tutaj wpisujemy przesunięcie naszej drogi startowej, naszego pasa. Chodzi o to, że jakbyśmy startowali nie z końcówki pasa, to jak startujemy z końcówki pasa, to mamy do dyspozycji cały pas, ale możemy też startować z jakiegoś skrzyżowania, bo na przykład wjeżdżaliśmy jakąś drogą kołowania i wtedy nam ten pas się trochę skraca, tak? I tu musimy wpisać bodajże w metrach, o ile nam się ten pas skrócił. Także tu nie piszemy, ile mamy pasa, tylko o ile nam się skrócił ten pas, o ile metrów. Ale ja tą wartość tutaj nie będę jej wpisywał. Dalej podajemy konfigurację naszych klap oraz ustawienie trymera, pod jakim kątem jest ustawiony trymer. I co do wartości klap możemy podać na przykład, że jest to 1, albo że jest to 1 plus F, albo na przykład 2. W każdym bądź razie tutaj przeważnie używa się nastawy 2. Można też użyć 1 plus F, ale ten samolot ma błąd i nie da się wprowadzić plusa. Tutaj zawsze piszę minus, bo tu mamy przycisk 1 zintegrowany plus minus. No i chyba powinno być tak, że jak dam minus i dam jeszcze raz, to powinno się to zamienić na plus, a on mi pisze kolejnego minusa. A może nie, środkowym też nie, prawym też nie. No nic. W każdym bądź razie nie wpiszemy sobie 1 plus 2, przynajmniej mi się to nie udało. Dlatego ja dam sobie klapy 2. Dalej możemy wpisać ustawienie trymera, ale nie musimy. Więc ja to zatwierdzę w tej chwili i widzimy, co się ukazało, tak, mamy klapy 2 łamane na trymowanie w górę 0,0, czyli tak naprawdę trymer w pozycji neutralnej. Jeżeli chcielibyśmy sobie tutaj ustawić trymer w jakąś pozycję, możemy dać właśnie, dopisać tutaj łamane, 2 łamane i dajemy na przykład up, na przykład 0,5 i dajemy, wprowadzamy to. Tak, i mamy tą wartość wprowadzoną. Zamiast też up możemy wpisać down, ale podajemy to jako dwie literki dn, czyli mogę wpisać 2 łamane dn, na przykład 0,1. Tak, czyli mamy down teraz. Dobrze, ja dam clear i wprowadzę po prostu 2 jak było i pozycja 0. Dobrze, dalej musimy wpisać temperaturę flex. Oczywiście o ile chcemy startować tutaj z ustawienia flex. Flex pochodzi od tutaj flexible temperature, bo tu się podaje temperaturę. To jest taki myczek, żeby trochę oszukać tutaj przepustnicę i powiedzieć jej, że jest temperatura wyższa niż jest normalnie, bo tu się przeważnie podaje dużo wyższe temperatury niż jest temperatura normalnie otoczenia. I przez to takie oszustwo, można powiedzieć, komputer redukuje ciąg potrzebny do startu. Czyli tego używamy, żeby zredukować ciąg do startu. A po co redukujemy ciąg do startu? No oczywiście po to, żeby zaoszczędzić silnik, żeby nie startować z pełną mocą, bo to wtedy bardziej zużywa silnik. I tutaj jak zobaczymy na przepustnicy, pełna moc to jest tutaj o ta pozycja toga.
to jest start z pełną mocą. Jak chcemy startować z pełną mocą, tak, dajemy na toga, tak jak teraz dałem, wtedy nie musimy podawać flexa, tak, bo i tak startujemy bez flexa, startujemy z pełną mocą. A jeżeli chcemy właśnie startować z tym flexem i my tak sobie zrobimy, to musimy tu uzupełnić temperaturę. Wtedy jak startujemy, to przepustnicę ustawiamy nie na toga, ale tutaj w tą pozycję, gdzie mamy podpisane flex. Także tyle na razie o przepustnicy. I teraz skąd mamy wiedzieć, jaka to jest temperatura? Tutaj posłużymy się kalkulatorem. Ten kalkulator pokazywałem wam w pierwszym odcinku, tam było w pliczku README właśnie link do tego kalkulatora. Tam były jeszcze pokazane inne kalkulatory, był tam kalkulator na arkuszu kalkulacyjnym zrobiony, był tam też jakiś program EXE, który można było uruchamiać, ale według mnie najprostszą tutaj opcją będzie może chyba posłużenie się tutaj tą stroną internetową. Mamy tu zakładkę Takeoff i to jest to, co potrzebujemy, tak? Tutaj właśnie widzimy, że jako rezultat tutaj jak damy Calculate, to otrzymamy temperaturę flex, otrzymujemy też nasze prędkości referencyjne V1, VR, V2. Ale najpierw, żeby to zrobić, musimy właśnie uzupełnić tu szereg informacji. Najpierw wybieramy sobie typ naszego samolotu, u nas jest to oczywiście A320. Dalej mamy silnik, niestety nie ma tu producenta Pratt & Whitney, to jest akurat ja wybrałem sobie taki silnik do tego Airbusa, ale zostawię sobie na przykład tą pierwszą opcję producenta CFM. Dalej mamy jednostki, jakie chcemy użyć. Tutaj mamy imperialne albo metryczne. Tutaj zostawmy sobie jednak imperialne, dlatego że trzeba podać tutaj masę startową, a nam Flight Gear podaje tą masę startową w funtach, a nie w kilogramach. Dlatego dajmy sobie tutaj imperial. Oczywiście możemy sobie dać metryk i później przeliczyć te funty na kilogramy, no ale nie trzeba tak robić, wystarczy dać imperial. Wpiszmy sobie tutaj teraz nasze lotnisko startowe i to jest EPWA i on tutaj już automatycznie wypełnił pewne dane, jak elewacja tego lotniska, bardzo fajnie. Tu musimy dalej podać temperaturę na zewnątrz, jaka panuje na tym lotnisku EPWA oraz ciśnienie, jakie aktualnie panuje oraz kierunek wiatru, jak i prędkość wiatru. Ale nie musimy tego wszystkiego robić, bo mamy metar. Ja używam rzeczywistej pogody w symulatorze, więc też użyję tej opcji metar. I te pola automatycznie mi się wypełniły. Tutaj też automatycznie wypełniła mi się wysokość ciśnieniowa. Co to jest, nie będę już tłumaczył. Jeżeli nie znacie tych wszystkich pojęć, to odsyłam też do moich pierwszych filmików z FSX-a jeszcze, gdzie na Beechcraft Baron omawiałem to wszystko, czym są te wysokości ciśnieniowe i inne rzeczy. Albo w ogóle czym jest ciśnienie QNH i inne typy ciśnienia, jakie tutaj używamy w lotnictwie. Dobrze, jedźmy dalej z formularzem. Mamy flaps, czyli ustawienie klap. Ja dałem właśnie dwójkę, więc wybieramy dwójkę. Tutaj mamy do wyboru, czy będziemy używali paków przy starcie. Co to są paki, też umawiałem już co do Airbusa odcinek wcześniej. Tutaj damy, że będziemy używali paki, chociaż właśnie można ich nie używać, dlatego że wtedy silnik ma większą moc, bo nie pobieramy mu powietrza, tak jak to też mówiłem w poprzednim odcinku. Ale dobrze, ja dam sobie on, nie będę tutaj, po prostu podejrzewam, że ja zapomnę tych paków wyłączyć, więc zostawmy sobie na on. Teraz czy będziemy używali też systemów antyodrzeniowych, jeżeli nie, to dajemy off. Jeżeli tylko dla silników, to dajemy engine, a jeżeli wszystkie, to dajemy all. Ja dam, że off, nie będziemy żadnych używali. Teraz jaka jest nawierzchnia lotniska, czy sucha, czy mokra, czy pada deszcz, czy nie. Ja dam, że jest sucha i tutaj mamy masę startową i tą masę startową musimy sobie wyciągnąć teraz z naszego tam komputerka. Wracamy do symulatora i nasza masa startowa była podana tu na stronie INI i na drugiej stronie, tak, take off weight, to jest nasza masa startowa, 121 800 i wpisujemy tutaj 121 800, wybieramy lotnisko, pas, znaczy z którego będziemy startować. Tutaj już automatycznie nam podał, jakie mamy pasy. My będziemy startować z 11. Tutaj też podajemy, możemy podać, czy mamy do dyspozycji całą długość pasa, czyli full, czy może startujemy z skrzyżowania z drogi kołowania D3. Ja dam, że full, będziemy startowali z pełnego pasa. Tutaj jest dokładny kierunek tego pasa, czyli 110. To jest pobierane automatycznie, jak widzimy.
I tora to jest nasza długość tego pasa, jaką mamy do dyspozycji przy starcie. Jest to 7546 stóp. No i wszystkie nasze dane są podane. Tutaj możemy jeszcze podać sobie dla drugiego pasa, jakbyśmy chcieli. Tak, zmienić sobie. Wtedy nam wyliczy dla obydwu pasów, tak na szybko, żeby mieć na przykład porównanie jakieś co do dwóch pasów. Ale mi to wystarczy, że mamy tak 11. Dajemy calculate. I voilà, mamy wyniki. Czyli mamy naszą temperaturę flex, jest to 61 stopni Celsjusza. Przypiszmy to sobie. Czyli wchodzimy teraz jeszcze raz w pref i wpisujemy 61, czyli wpiszemy 61 i ustawiamy to tutaj. Tak, jest temperatura flex 61. I teraz nasze prędkości możemy ustawić. V1 jest 127, rotate też 127 i V2 130. Czyli wpisujemy 127 V1 i 127 rotate i 130 było V2. No i tutaj tą stronę takeoff mamy skonfigurowaną. Tutaj przy okazji mamy też podane prędkości co do poszczególnych ustawień w klap. Tu jest prędkość, z jaką powinniśmy lecieć maksymalnie przy wypuszczonych w pełni klapach. To jest 152 węzły. Kolejny poziom 172 węzły i 192 węzły clean. I tutaj co my tu jeszcze mamy? Trans altitude, czyli wysokość przejściowa na ciśnienie standardowe. Tutaj mamy 18 tysięcy. Jest to wartość używana w Stanach Zjednoczonych. Tutaj wiem, że dla Polski jest to inna wartość. Jest ona niższa i to chyba dużo niższa. Może coś koło 8-6 tysięcy. Zmieńmy ją sobie. Dajmy sobie to 8 tysięcy. OK. Tutaj kolejną wartością tą THR RED to jest Thrust Reduction Altitude, czyli wysokość, na której zredukujemy ciąg, w tym przypadku z flexa do pozycji climb, czyli zrobimy to na wysokości 1500 stóp. Oczywiście tą wartość też możemy sobie zmodyfikować. I kolejna tutaj wartość łamane na ACC to jest z kolei Thrust Acceleration Altitude, czyli wysokość przyspieszenia ciągu i ona musi być zawsze co najmniej równa tej pierwszej wartości do redukcji ciągu, albo może być większa. Jest to taki punkt przejściowy między startem a wznoszeniem. W zasadzie możemy zostawić to bez zmian, tak jak jest teraz, 1500. Oczywiście jest dobrze zapamiętać sobie, że przy 1500 redukujemy ciąg z flex na climb. Tak, czyli start będzie wyglądał tak, że zwiększamy sobie tutaj ciąg na flex. Wzbijamy się, kontrolujemy wysokość i przy osiągnięciu 1500 stóp odciągamy ciąg na pozycję tutaj CL, czyli climb. I tak zostawiamy już, tak do przy przelocie też zostawiamy w pozycji climb. Autopilot tutaj sam już zadba o prędkość. Co my tu mamy dalej? Mamy jeszcze Engine Out ACC. Jest to Engine Out Acceleration Altitude, czyli też to jest wysokość, w tym wypadku 1500 stóp, tak samo. Jest to wysokość odcięcia przyspieszenia silnika, używana tylko jako takie odniesienie, czyli to nie wpływa tutaj na kontrolowanie lotu przez komputer. I też tu mamy właśnie trzycyfrowe pole. I ta wartość tak samo powinna być co najmniej równa tej wartości pierwszej, czyli te też mamy 1500. Możemy to tak zostawić. I tutaj zobaczmy, że mamy na przykład możliwość przejścia do następnej fazy lotu, tak, bo jesteśmy teraz w fazie take-off, czyli startu. Możemy tu sobie przejść dalej i mamy fazę lotu climb, czyli wzbijanie się. Tu CI mówi nam, jaki jest koszt indeks naszego przelotu. Ja wpisałem 40, to wpisaliśmy tutaj na stronie init. I tutaj komputer nam tutaj pokazuje wartość managed, czyli taką, jak mniemam, jest to wartość prędkości, z jaką będziemy lecieli, gdy nakażemy tutaj właśnie na autopilocie, żeby tutaj komputer wziął tą wartość prędkości tutaj z tej zarządzalnej.
Tutaj te wartości moglibyśmy jeszcze zmieniać, jak nie mam. Jeżeli dam na przykład tutaj 50 jako koszt indeks, tak, mogę to zmienić. Ale czy to zmienia mi prędkość? Chyba nie bardzo. Dam dużo wyższą. Też nie zmienia. No nie wiem do końca, czy to jest to dane prawidłowo. I tu mamy jeszcze preselect, czyli możemy chyba też sami tutaj wbić wartość prędkości, z jaką chcemy lecieć tutaj przy wzbijaniu się na przykład. Przecież tutaj ta prędkość jest dosyć niska, tylko 100 węzłów by to było. Zobaczmy sobie następną tutaj stronę. Jest to już ta kolejna faza lotu, czyli przelot poziomy. Tak samo mamy podany koszt indeks i nasze tutaj bodajże prędkości, ale nie wiem do końca jak to działa, czy to są prędkości, bo są dosyć niskie. Tutaj możemy też aktywować dane tutaj, daną fazę lotu poprzez ten przycisk Selected, czyli tu mamy Activate Mode, no ale nie będziemy teraz tego oczywiście robić. I mamy fazę zniżania, mamy na końcu fazę Approach, czyli już podejścia końcowego do lądowania i tutaj jak widać też możemy wypełnić sobie szereg tutaj informacji, na przykład pogodowych co do lotniska docelowego. To już sobie zrobimy, postaram się to zrobić w trakcie przelotu, jak już będziemy się zbliżali do Wrocławia. No i mamy fazę go around, jak ostatnią. Także tyle tutaj, jeżeli chodzi o tę stronę performance. Kolejna rzecz, którą warto też zrobić, to wejść sobie tutaj na stronę Radio Nav. Tutaj z kolei ustawiamy sobie właśnie częstotliwości na WORy, na ILS-y i podajemy też kursy na lotnisko, czy na kurs na WOR, jakim chcemy lecieć. I tak na początku mamy właśnie frekwencję na WOR, czyli częstotliwość WORa pierwszego, tu mamy częstotliwość WORa drugiego i tu mamy kurs, jakim chcemy lecieć do WORa, a tu mamy kurs, jaki chcemy lecieć do WORa drugiego. Dalej mamy częstotliwość ILS i kurs ILS na lotnisko. I tu sobie właśnie wbijmy ILS na Wrocław od razu, czyli wejdźmy sobie, tutaj wezmę sobie lotniska, poszukajmy sobie Wrocławia, EPWR. I tutaj widzimy, jest częstotliwość ILS-a, jest to 110.30. K3 i wprowadzamy to tutaj do ILS. Ok, tak, to mam informację, że nam ta sama częstotliwość obowiązuje ILS-a też w Warszawie, dlatego nam wykrył teraz, tak, dał WA, czyli Warszawa, ale oczywiście jak będziemy się zbliżali do, tak, odlecimy z Warszawy, będziemy się zbliżali do Wrocławia, to tu wykryje później, że jest to na Wrocław. Tutaj kurs pasa, to jest dokładnie 2.96. I wpiszmy sobie taki kurs pasa, oczywiście 30, będziemy lądowali na 30. I wpiszmy to sobie tutaj. No i to tyle, jeżeli chodzi tutaj o tą stronę. Oczywiście możemy też tu podać sobie inne wartości, czy na przykład ADF-a. To zależy, jak chcemy nawigować, ale tutaj nie musimy tego robić, jeżeli też będziemy lecieli na autopilocie. Po prostu autopilot będzie się trzymał planu lotu. No i jeżeli mamy oczywiście wbity plan lotu, także tutaj tak wygląda ta strona radia i nawigacji i możemy sobie przejść na stronę program. Tu jakby widzimy, w jakiej aktualnie jesteśmy w fazie. Jest to faza takeoff, lot numer 001, wysokość lotu, poziom lotu 140, czyli 14 000 stóp. No i to tyle, jeżeli chodzi tutaj o ustawienie MCDU. Wprowadziliśmy sobie plan lotu, ustawiliśmy sobie początkowe dane, ustawiliśmy sobie też performance i w sumie jesteśmy tutaj gotowi z MCDU. Wszystkie dane tutaj powinny być wprowadzone. Także będę kończył ten odcinek na teraz. Będziemy kontynuowali w następnym odcinku. Będziemy już tutaj odpalali sobie silniki w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Na następnym odcinku. Cześć Wam!